Nie, uszy bolą od słuchawek. Z te 5 godzin. Fajne podejście jest do tego lotniska. Zaraz zobaczycie, mam nadzieję. Ulądowałem na Gran Canaria raz. Zresztą z Peterem tutaj polecieliśmy kiedyś. Chwilę. Gdzie punkt wytraty prędkości? Mister Funka, blisko jesteś. Ja zaraz glide slopa będę miał. Jest light slope, jest localizer. Ładne podejście tu jest. Wulkan. Dobra.
my aircraft. Teraz skupienie. Continue. Landing. Powinna być dyszka. On skręca ciulowo. Położyłem mu za mocno przepustnicę, to on jedzie kurde prosto. Żający jest trochę ten samolot na ziemi. Dobra, już was czytam. Powinna być dyszka. O, może być jakieś tam delikatne off centerline, ale nie powinno być źle. Jak na tyle godzin lotu, to i tak dobrze.
Najważniejsze, że nie przywaliłem. Światła by mu się przydało wyłączyć, nie? Mister Funga na ziemi. Będzie. Zapominam. Lapy do góry. Boarding requested. No i uwaga. Overlay mi się skaszanił. A jednak offset the line był. 9,86. Myślałem, że może być dyszka, ale jednak nie. Minimalny center line. 1,5 metra. Ale jestem zadowolony. 72,5 tysiąca zarobione. 1771 mil. Jest dobrze. Na ten samolot widziałbym nawet, że jest bardzo dobrze. Dobra. Będę powoli się zbierał. SPOki ląduje. Mister Funga dojeżdża na płytę. Dzięki wszystkim za obecność, za wspólny lot, za wsparcie i naprawdę sporą liczbę łapek, bo 33 mam na podglądzie. Także dzięki. Jutro niestety live'a na 95% nie będzie, więc jutro się nie usłyszymy. Jeszcze tylko sobie zerknę z ciekawości, co mi pokazała Volanta. Volanta pokazała 1,05 przyziemieniem. Dobrze, poczekam jeszcze, jak SPO-ki wyląduje. I będę kończył. O, tam chyba jakiś był kangur dosyć poważny. Żeby nie powiedzieć kraksa. To wyglądało. Jakby przepadł samolot na całym przyziemieniu. Dobra. Życzę dobrej nocki. Jeszcze raz dzięki za dzisiaj. I życzę miłego tygodnia. Żegnam się z wami z Teneryfy. Do usłyszenia, do następnego. Cześć.